Właśnie nawet w szatni już mówiłam dziewczynom, że to jest to, co chciałabym najbardziej dostać na te urodziny i jestem strasznie dumna z dziewczyn, że to się udało jeszcze w taki sposób. Myślę, że zagrałyśmy dobrze chyba w każdym elemencie. Nie wiem, jak to tam wygląda w statystykach, ale chyba dobrze zagrałyśmy zagrywką, odciągnęłyśmy ją od siatki, przeciwniczki od siatki. Chyba tak naprawdę każdy element. W bloku zablokowałyśmy, też w bloku dobrze bardzo grałyśmy. Super 30! Hot 30. No. Tak, właśnie tak i było super. Na pewno my tutaj dzisiaj w tym meczu, no nie wyszliśmy na ten mecz. To jest moje zdanie, że było za mało agresji z naszej strony, dużo niedokładności w takich prostych elementach, więc tutaj Chemik nas, że tak powiem, no przewyższał w tych elementach bloku, no były bardziej też zaangażowane w obronę. No, nam dzisiaj ten mecz po prostu nie wyszedł całkowicie i oby ten nowy rok tak nie wyglądał jak dzisiejszy ten mecz. Ale gratulacje dla Chemika, bo zagrał naprawdę solidny mecz na dobrej jakości i myślę, że zasłużenie wygrał. Tak naprawdę lepszego wyjścia nie mogłyśmy sobie wymarzyć. Wiadomo, trochę miałyśmy przerwy w graniu. Było też różniej na treningach, długi okres przygotowań, treningów. Dlatego tym bardziej cieszy, że wyszłyśmy w ten nowy rok z taką nową, podwojoną siłą. I mam nadzieję, że to utrzymamy do końca. Jak dzisiaj tutaj wszedłem do hali, czy jak wczoraj przyjechaliśmy, to dużo takich wspomnień wróciło. Ta taśma została odwinięta troszeczkę, dużo wspomnień z klubem, z kibicami, z ludźmi tutaj z regionu, więc myślę, że fajnie było znowu się tu pojawić. No, szkoda, że tak słabo się zaprezentowaliśmy, no ale mimo wszystko fajnie wrócić na, można powiedzieć, stare śmieci i zobaczyć wszystkich tych ludzi, bo naprawdę wszyscy bardzo serdecznie mnie przywitali, więc to też było miłe uczucie dla mnie.